Duch Święty może przyjść do człowieka właśnie wtedy, kiedy człowiek stanie w takiej kolejce, no można powiedzieć, nędzarzy, ogołoconych ze wszystkiego. My natomiast mamy taką tendencję, żeby no właśnie błyszczeć. I często to nasze błyszczenie sprawia, że jesteśmy antyświadectwem. Ale żeby być gotowym na wielkie dzieła, trzeba być wiernym Panu Bogu w małych rzeczach. Bądźcie wierni w swojej codzienności. Dbajcie o swoje życie duchowe, o stan łaski uświęcającej. Nie ma dzisiaj w nas też takiego zapału Pawła, żeby zostawić wszystko i pójść dla Chrystusa, zdobyć świat. Ale najpierw zdobądź swoje serce, a zobaczysz, że zdobędziesz serca innych.